A więc dobra, moi kochani, jak widzieliście, przed chwilą był montaż, gdzie zmontowaliśmy sobie tak naprawdę wszystkie jam cupy. I co? Zabieramy się za ostatnie dwa poziomy, no i Oxide'a, co nie? Swoją drogą grałem crankiem, dlatego że... bo jak widzieliście, bądź też i nie, ale trochę skinów dla niego odblokowałem. Tak naprawdę już mamy wszystkie skiny dla cranka odblokowane. Ale myślę, że zagram sobie już Coco, bo miałem wcześniej ją grać, ale coś nie pykło, więc czemu by nie? A damy sobie Electron Coco. Dajmy sobie coś takiego i takie elektryczne bardzo kolory. No, w sumie może coś takiego być. I w ogóle zmienimy ten. Bo mam tutaj ustawione retro felgi, a chciałbym sobie ustawić... w sumie takie byłyby spoko. Ale nie, no dobra, takie sobie ustawimy. No i co, bez zbędnego przedłużenia lecimy sobie w poziomki. No i polećmy sobie do Slide Colosseum w sumie. Slide Colosseum, czyli poziom, który jest w sumie moim nawet ulubionym poziomem. Szkoda tylko, że ten poziom nie ma challenge'u na trofki i żetony CTR. Co w sumie jest trochę takie przykre, no ale cóż. Jestem ciekaw, jaki będzie tutaj czas na platynkę, szczerze powiedziawszy. Tak, by the way, dzisiaj, czyli 1 lipca, bo nagrywam to 1 lipca, wleciał pierwszy odcinek z Nitrofielda na kanał. Widziałem, że podobał wam się ten pierwszy odcinek, więc jestem ciekaw, jak wypadną kolejne. I w sumie robię trochę taki spóźniony challenge od Kuby, który napisał mi komentarz pod pierwszym odcinkiem, żebym na easy spróbował zrobić bez power slide'ów, tak jakby wszystkie poziomy. No i w sumie mogę teraz spróbować na tych dwóch, co prawda troszeczkę za późno, no bo mogłem trochę z tym poczekać i jednak przemyśleć trochę bardziej zasady nagrywania tej serii na easy, ale myślę, że na easy bezproblemowo też platynkę zdobędziemy. Nawet nie muszę się tutaj za bardzo wysilać. Podejrzewam, że czas na platynkę to będzie gdzieś tak minuta 40, może minuta 42. Ale muzyka tutaj, tak jak już wspominałem, Tiny Arena ma epicki soundtrack. Naprawdę, to jest coś pięknego. I w ogóle te hologramy tutaj tańczące, znaczy no tańczące, nie tańczące, wiecie, o co mi chodzi, po prostu hologramy, które tutaj nam towarzyszą, to też jest taki fajny element, który bardzo przykuwa uwagę, oko i co tylko. No i te głośniki oczywiście, które na fulla są podkręcone i grają tą właśnie o tą muzykę, która leci w tle teraz. Coś niesłychanego. Ty, ale skin Electron Coco jest naprawdę fajny. Będę musiał w pit stopie sobie kupić w ogóle ostatni skin Coco, bo nie mówiłem wam tego, ponieważ nie robiłem teraz żadnego live'a, a przynajmniej dzisiaj nie planuję żadnego live'a robić, więc w sumie mogę to powiedzieć tu i teraz. Kupiłem sobie kostium Polara przeciwdeszczowy i na live'ie kupiłem pakiet letni za 7200 łupa coinsów, ponieważ co trochę ich nakoksiłem na online mode. Ci, co pamiętają streamy, gdzie, a raczej stream, gdzie udało mi się zdobyć koło tam 800 łumpa końców, to będą pamiętali, o co mi chodzi. Naprawdę online to jest takie farmienie łumpa końców, że to jest naprawdę głowa mała, serio. To jest dosłownie farma łumpa końców. Jak nie wiecie, jak najszybciej jak nie wiecie, jak szybko zdobyć ogólnie łumpa końców, to pamiętajcie, kierujcie się na online. Dobra, i teraz tutaj. O, pod koniec power slide był. Ale patrzcie, minuta 45, czyli widzicie, mówiłem, że będzie coś koło minuty 40. No i przebiłem swój czas z livestreama, co jest fajne. I 40 łumpa końców należy do mnie. No to co, continue. No i co, przedostatni relikt platynowy jest nasz. Dosłownie mamy wszystkie relikty platynowe. Nawet nie żartuję, zaraz wam będę mógł to pokazać. Tak, i nie ma mojej kamerki dlatego, ponieważ dzisiaj będę pracował, żeby ogarnąć tą kamerkę, bo naprawdę to jest przerażające, że ona nie chce się w żadnym wypadku ogarnąć. A więc teraz pokażmy sobie progres, więc
Macie tutaj Insanity Beach całe na platynki, The Lost Ruins całe na platynki, Glacier Park całe na platynki, Citadel City całe na platynki, no i Slide Colosseum i jeszcze Turbo Track, no i wyścig z Oxidem, tak więc, no cóż. Jak wspominałem przed chwilą, będę jeszcze pracował nad tą kamerką, żeby ją ogarnąć, żeby ona nie robiła żadnych ścinek, ani nie wywalała se nagrań, kiedy ona chce. Więc prawdopodobnie od następnego Let's Play z Nitro Fuelda, czyli na poziomie medium, ujrzycie mnie ponownie i postaram się może coś ogarnąć, żeby wszystko w miarę ładnie wyglądało, w sensie jakość tej kamerki itd., itd. Dobra, czas na Turbo Track / Retro Stadium. No i wjeżdżaj, Koko, kurde. W ogóle pojutrze ma się pojawić pierwszy Grand Prix, więc na pewno sobie trzaśniemy livestream z tego powodu. Więc będzie ciekawiej. Ponoć słyszałem, że wraz z aktualizacją z Grand Prixem mają ponoć save'y być wykasowane. Słyszałem takie plotki, więc dlatego dwa dni wcześniej skończymy sobie Easy Mode. Taki, patrzcie, jestem dobry. No i tutaj mamy ponownie muzykę z Tiny Areny, ponieważ Slide Colosseum i Tiny Arena oraz Turbo Track wywodzą się z tego samego tematu muzycznego. Bez kappy oczywiście mówię tutaj, autentycznie bez kappy. I tutaj chyba jest dosyć podobna ilość zbierania skrzynek, w sensie wydaje mi się, że... No, że Slide Colosseum było podobnie. Znaczy Slide Colosseum powinno się mówić, a nie Colosseum. Ja jak byłem mały, zawsze mówił na to Slide Colosseum, nie wiem czemu. Tak jakoś miałem. Ale czas przynajmniej stoi na 10 sekundzie, więc cool, tak myślę. Na razie stoi i się zatrzymał i bardzo dobrze. Niech se stoi. Jedźmy tutaj, bo tutaj są chyba trzy skrzynki, dokładnie tak. Właśnie znalazłem okazję na zdobycie skrzynek i przedłużenie sobie czasu. Chociaż mi to tam bez różnicy, bo i tak pewnie platynkę zgarnę. Nie to, żebym tutaj coś mówił, nie? W ogóle te samochody to są modele samochodów z Tag Team Racing, bo rozpoznaję jeden samochód, który należał do Engina. Może wam zdążę go pokazać, gdy na trzecim okrążeniu, o jaki mi chodzi. Widownia szaleje normalnie na nasz widok, widzę. No przyznajcie, że Koko to best waifu jest, a nie kurde tylko rękami machacie. Wow, to było sprytne w miarę. To dobre takie było w sumie. O, tu jest gokart chyba Crasha. I w ogóle defaultowy gokart. Wow, ominąłbym skrzynkę. Tego byśmy nie chcieli. Chcemy mieć jak najlepszy czas, a nie jak najgorszy. I myk. Ile, jaki będzie czas? Minuta 24, gdzie w oryginale było minuta 18, o lol. No to nieźle przebiłem swój czas. 40 łupa końców, nice one. No dobra, to w sumie myślę, że tą animację będziemy mogli sobie przewinąć. Chcę ją zeskipować, bo w sumie takim już ją niedawno widzieliśmy. Oczywiście, że tak. I mamy cutscenkę z Oxidem, który sobie ponownie przyleciał i teraz mówi, że o, zdobyliśmy wszystkie czasy Time Relic, więc możemy się z nim ponownie zmierzyć. Tym razem o losy planety Ziemi. Bo za pierwszym razem, gdybyśmy go pokonali, to byłoby coś takiego, że on by nam rzucił wyzwanie, żebyśmy zebrali wszystkie, wiecie, CTR token oraz relikty. Relikt Platinum, ojej, zdobyliśmy. Congratulations. You have just earned your first customization item. What? O co tu chodzi? LOL? XD. To już kompletnie XD jest, ponieważ ja zdobywałem... Już kolejny raz zdobyłem, szczerze, chyba farbę z platynowymi reliktami. Chyba, że to jest po raz pierwszy. No dobra, już mam zapisane. Okej.
Dobra, teraz w ogóle zmieńmy sobie postać, bo jako, że graliśmy na początku Crashem, to zagrajemy se Crashem. I ten skin możemy sobie w pitstopie odblokować. Będę miał wszystkie skiny Crasha, ale fajnie. Dobra, zagrajmy sobie może... Shiba Crashem, a czemu by nie? Dajmy se paski. I może dajmy sobie... Relikt Platinum? Wygląda to dobrze? Nie. Ale ten chyba dobrze wygląda, bo troszeczkę się zlewa z tułem. W sensie zlewa się z futrem Crasha. O, Relic Sapphire jest jeszcze. Ale Relic Sapphire jest fajny, ale wiecie. Tu w ogóle możemy za pomocą tych czasów Entropiego odblokować, w sensie jak pokonamy Time Trial Mode. I tu już pozostałe w pitstopie są chyba. No, wszystkie są w pitstopie. Jezu, 44 kolory, ale to pięknie wygląda. Ten w ogóle jest dobry. No ale dobra. Ustawmy ten złoty. Niech będzie. I jedziemy skopać dupę Oxide'owi. Twoje dni są policzone, śmierdzielu jeden. Dobra, wjeżdżamy na pełnej. Tą prezentację już widzieliśmy. Jedyne co się zmienia, to tylko zamiast N-Oxide Challenge jest N-Oxide Final Challenge. I praktycznie wyścig z nim jest taki sam jak w oryginale, czyli on będzie naparzał nas wszystkimi możliwymi itemami, ponieważ on używa mocy wszystkich tak naprawdę bossów, z którymi walczyliśmy. Czyli wiecie, Reaperu, Papu Papu, Komodo Joe, Pinstripe oraz sam Oxide. Szkoda tylko, że Oxide nie ma żadnej oryginalnej mocy. No chyba, że jego oryginalna moc to jest podwójne eliksiry, no to wtedy możemy sobie tam, wiecie, dopowiedzieć co nieco. Albo rządek Nitro. No ale nie, Oxide nie ma żadnej oryginalnej mocy, ponieważ on używa mocy wszystkich bossów. Czyli wiecie, turlanie, cool, tak jak Pinstripe. I ktoś mnie zaprasza na Fortnite'a, XD. Pozdrowienia dla tej osoby, która to robi. Zapomniałem się, kurde, dać na niewidoczny. To jest mój błąd. Ale jeżeli będzie zaraz znowu spam z tymi zaproszeniami, to chyba to zrobię. Upsi, taki fail mały. Ej, ale na poprzednich odcinkach, kurde, od trzeciego albo czwartego odcinka byłem normalnie na dostępny i nikt mi nie wysyłał zaproszenia. A teraz nagle, kurde, zobaczyli, że jestem dostępny i mi wysyłałem zaproszenia do jakichś gier. No dosłownie XD. Dobra, w sumie on jest na tyle daleko, że już teraz anuluję sobie power slide'owanie i po prostu będę sobie tak pojechał. A może on nie jest daleko? No w sumie jest dosyć blisko mnie, ale załatwię go tak, że on będzie daleko zaraz. Uwierzcie mi, trust me. On zaraz spadnie. To tylko kwestia czasu. Jestem już z powrotem. No i jedziemy dalej. Patrzcie jak go, kurde... Widzicie? Mówiłem, że jak go przytrzymam, mówiłem. No i tyle w temacie. Pozdro Shysu. Kurde, i biegłem przypadkiem w swoją własną broń. Naprawdę przykra sprawa. Przykra, kurde, sprawa. Ale cóż. Ale naprawdę, powiem wam szczerze, prowadząc ten let's play tak trochę w luzackim stylu, czuję się jakbym robił ten let's play. Nie wiem, tak jak ten let's play z Crasha Team Racing sprzed 5 lat. Dosłownie, wszystko tam poedytowane, tam ewentualnie coś poskipowane i tak dalej. Znaczy no, co prawda w oryginalnym let's play tak nie robiłem, no bo to był wtedy jedyny Crash Team Racing, ale teraz skoro mamy 3 poziomy trudności, to mogę w 3 różne sposoby poprowadzić ten let's play. No ale, to takie tylko gadanie moje. Chyba z tego, co dobrze się orientuję, to 3% zgarniemy za Oxide'a, no bo w końcu 101%, co nie? Ale mówię, nawet jeżeli będzie za te 2 dni czystka tych save'ów, to mi to nie będzie jakoś przeszkadzać, bo Classic Mode sobie zaliczyliśmy już na live'ach. Easy Mode teraz w wersji odcinkowej, jeszcze Medium i Hard i to będzie tyle z Crasha Team Racing. No chyba, że kiedyś dodadzą jakiś czwarty poziom trudności zwany jako Expert. To co, bardzo proszę, Binox.
Binox i Activision, dodajcie proszę ten Expert Mode, to wtedy zrobię jeszcze czwarty let's play z Expert Mode'a. Bo ja się nie boję niczego. Ja się niczego nie boję, a już tym bardziej Hard Mode'a się nie boję. Będzie ciężko, ale nie boję się. Dla Crash'a wszystko, że tak powiem. 60 łupa coinsów należy do nas, no i co? Czas obejrzeć sobie, raczej trochę zeskipować ostatnią cutscenkę, no i zapisać gierkę. Tam zobaczymy sobie tą cutscenkę, gdy będziemy robili let's play na hardzie. Ewentualnie też na medium. Bo wtedy wiecie, będzie taki full legit let's play, a to jest taki na easy, czyli taki powiedzmy wersja skrócona, a medium i hard to będą takie, wiecie, wersje director's cut. W sensie te, wiecie, no rzeczy, co nie zostały na easy pokazane, będą pokazane na tamtym, no. Tak to chciałem ująć. I też napisy końcowe sobie obejrzymy na medium i na hardzie, bo one są za długie. A tamto będę mógł sobie chociaż trochę co nieco pogadać. Więc moje wrażenia na temat gierki dopiero powiem, kiedy zrobimy sobie let's play na hardzie. Bo wtedy będę mógł podsumować tak jakby całą tą drogę przez easy, medium oraz przez livestream, który robiłem na początku. Przed w ogóle wersją odcinkową. I mamy wszystko zaliczone, kurde. Dosłownie, wszystko mamy zdobyte. Całe 18 platynowych reliktów. Wszystkie tokeny. Token to razem 20 jest. Lol, nie pomyślałbym, że ogólnie wszystkich tokenów w całej gierce jest 20. No ale zapomniałem, że są jeszcze fioletowe poziomy, więc tam wiecie, 5 razy 4, no to wychodzi 20, co nie? 101%, proszę państwa, kurde. Nie ma co smutać, mamy 101%. No i serię ukończyliśmy sobie w 5 odcinków, nice one. A więc tak, to nie będzie jeszcze koniec z Crashem Team Racing. Tak to mogę po prostu wam powiedzieć, ponieważ zaraz po tym let's playu, prawdopodobnie wieczorem, ponieważ ten odcinek pojawi się prawdopodobnie w piątek z rana o 10:00, a wieczorem o 20:00 prawdopodobnie pojawi się już pierwszy odcinek z medium. Tak więc ja z tej okazji mogę wam powiedzieć, że mam nadzieję, że wam się podobał let's play na easy. Napiszcie swoje spostrzeżenia co do takiego luzackiego stylu w easy mode. Możecie napisać swoje wady. W sensie, nie wasze wady, tylko wady tego, tak jakby tej serii. Wady, pozytywy, wszystko mile widziane w komentarzach. No i medium i hard już będą w inny sposób poprowadzone. Bo tutaj sobie mogłem, powiedzmy sobie szczerze, mogłem sobie na to pozwolić. Ale dobra, ja tutaj pitu, więc to by było na tyle. Żegnamy się z wami, ja i Crash żegnamy się z wami z Easy Mode'a. I widzimy się dziś wieczorem, czyli w piątek. O 20:00 z nowym odcinkiem, z nową serią z medium, z odcinkiem numer 1, gdzie również pogramy sobie trochę dobrymi, trochę złymi postaciami i trochę sobie skinów podblokujemy. Cel jest taki, żeby na wszystkich trzech poziomach trudności odblokować, no, wszystkie skiny, jakie tylko są możliwe. Żegnam się z wami ja, trzymajcie się, cześć i mam nadzieję, że się wam seria podobała. Że byłem w jakimś stopniu informatywny, chociaż to w takim małym stopniu, no bo więcej gadałem sobie tak na luzie strasznie niż żeby ten, ale mam nadzieję, że wam seria przypadła do gustu. Jeżeli jesteś nowy na tym kanale i spodobał ci się mój content, zapraszam do subskrypcji kanału, kliknięcia w dzwoneczek, by otrzymać powiadomienia o wszystkim, co tutaj publikuję, łącznie z live'ami itd., itd. A jeżeli tobie, drogi widzu, spodobał się, że tak powiem, film, seria, zostaw łapkę w górę, napisz komentarz, pozytywy i zalety tej serii. Znaczy, zalety i wady, Jezus Maria. No i cześć. Do następnego razu.